Radni miejscy w Sieradzu spotkali się na kolejnej sesji, aby powiedzieć tak dla rowerów miejskich. Podczas krótkiej dyskusji poprzedzającej sesję radni wyrażali swoje poparcie na udział miasta w realizacji tego przedsięwzięcia wspólnie z Zarządem Województwa Łódzkiego oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Jeżeli tej decyzji nie podejmiemy teraz, to po prostu już tych rowerów nie będzie, albo te rowery będą kosztować nie 500 tysięcy, ale 1 600 000. Były również głosy sprzeciwu. Wyrażano także wątpliwości co do zasadności wydawania takiej kwoty pieniędzy oraz jakości i ilości ścieżek rowerowych w mieście. Proponuję Wam się nad tym zastanowić, co na każdej sesji składamy masę interpelacji. Większość z tych interpelacji otrzymuje odpowiedź, że brak finansów. Ostatecznie podczas sesji radni podjęli uchwałę, w której zobowiązali się do zabezpieczenia w budżecie na lata 2017-2019 nieco ponad 508 tysięcy złotych niezbędnych do udziału miasta w realizacji projektu. Według przedstawionych szacunków w kolejnych 5 latach utrzymanie rowerów miejskich kosztowało będzie blisko 1 160 000 złotych. Zgodnie z projektem już wiosną w Sieradzu pojawi się 12 stacji rowerowych. Łącznie do dyspozycji mieszkańców i turystów przekazane będą 104 rowery. O projekcie rozmawialiśmy m.in. z wiceprezydentem miasta Rafałem Matysiakiem. No to jest bardzo, myślę, że projekt taki, który będzie mieszkańcom pozwalał na to, że będą mogli poruszać się po Sieradzu. Ta wypożyczalnia rowerów jest taką wartością dodaną, będzie można poruszać się nie swoim rowerem, oddać tam rower, gdzie się chce, bo jeżeli mamy swój rower, to też musimy go pilnować, dbać. Tutaj będzie można wypożyczyć, oddać w tych punktach, które będą przedstawione. Też ułatwi podróżnym, którzy będą podróżować pociągiem, czy naszym mieszkańcom, którzy będą mogli dojechać na stację PKP i dalej poruszać się do Łodzi, wracając z pracy. Także myślę, że też ekologia, też może zmniejszy się liczba samochodów i ten smog, o którym się tak dużo mówi. Swoje poparcie dla projektu wyraziła również radna Jolanta Pietrus. Trzeba dać młodzieży alternatywę, żeby mieli co w tym mieście robić, a z tego co widać w okresie tam już wiosenno-letnio-jesiennym bardzo dużo osób jeździ rowerami, a myślę, że te 20 minut przejazd przez miasto na rowerze to da młodzieży możliwość przejechania z punktu A do B, czyli z domu do szkoły. I to będzie bardzo fajne rozwiązanie. Wiem, że moje dzieci korzystają z takich udogodnień w Łodzi. Dlaczego my w Sieradzu mielibyśmy nie pójść krok do przodu? Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł i jestem całym sercem zarazem z całą moją rodziną. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Jednym z nich był radny Arkadiusz Guraj. Jestem gorącym zwolennikiem tego rodzaju inicjatyw aktywnego spędzania czasu, aktywnej podróży i przesiadki z samochodu na rower. Przede wszystkim nie mamy w Sieradzu odpowiedniej ilości ścieżek rowerowych. Te, które są, trudno o nich mówić, że sprzyjają rowerzystom i bezpiecznemu poruszaniu się rowerzystów po tych ścieżkach. Zwróćmy uwagę na to, że źródłem takiego pomysłu jest sukces roweru miejskiego w Łodzi. Tam debata na ten temat toczyła się ze środowiskami rowerowymi, które w Sieradzu też występują. Też mamy tutaj grupy pasjonatów rowerowych, którzy chętnie by się na ten temat wypowiedzieli. Niestety nie mieli na to szansy, a myślę, że warto takie projekty, zwłaszcza tak duże projekty, konsultować z osobami szczególnie tym zainteresowanymi. Czy udział miasta w projekcie Łódzkie Rowerowe wpłynie korzystnie na sieć ścieżek rowerowych w mieście? O to będziemy pytali w kolejnych programach Gospodarzy Miasta.